Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie między innymi o Tonym Zale, legendarnym polonijnym pięściarzu, o którym przeczytać można w książce Tony Zale, Man of Steel. Ponadto w chicagowskim kwadransie z kamerą gościmy w domu Ernesta Hemingwaya. Sergiusz Grzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Sponsorem programu jest Dom Książki DNZ. DNZ – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki DNZ przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. Witamy w chicagowskim kwadransie. W latach 40. XX wieku Tony Zale był dwukrotnym mistrzem świata wagi średniej. Zale znany był jako Man of Steel nie tylko przez fakt pochodzenia z amerykańskiego miasta stali, Gary w Indianie, ale także przez jego niezwykłą wytrzymałość, jaką wykazał się podczas trzech starć o mistrzostwo z Rockym Graciano, które do dziś pozostają najbardziej brutalnymi i zaciętymi walkami bokserskimi świata i których opisy przeczytać można w książce Tony Zale, Man of Steel. W siedzibie ZNP gościł Tad Zale, współautor niedawno wydanej książki poświęconej słynnemu polonijnemu pięściarzowi. Tony had 87 professional fights. He won 45 of them by knockout. The others were by decision. He lost a few and he tied drew a few. But his whole claim to fame really was after his boxing career, which seems astonishing. He loved being the championship. Having the championship, but once that was over, he wanted to help others, and that was his key to life. Helping others, and you'll help yourself. Urodzony w Gary w Indianie 29 maja 1913 roku Antoni Florian Zalewski znany był pod pseudonimem Man of Steel nie tylko ze względu na pochodzenie ze stalowego miasta. Zalewskiego charakteryzował także żelazny cios, postura oraz wytrzymałość, które zapracowały mu na przydomek mężczyzna ze stali. Dziś bratanek Antoniego tak mówi o swoim wujku. Mój wujek w latach 40. był największym mistrzem amerykańskiego boksu. Każdy chciał, by walczył on z Sugar Rayem Robinsonem. Nawet sam Tony chciał z nim walczyć, ale Sugar Ray odmówił, dodając, że mój wuj ma zbyt mocny cios w tułowie. Zale znany był z mocnego uderzenia w tułowie, którym potrafił przez kilka rund powoli osłabiać przeciwnika, zanim padał nokautujący cios. Miał przerażający przeciwnika lewy sierpowy w tułowie. W 1938 roku dziennikarz Chicago Sun-Times, który widział Tonego w ringu, powiedział, że jest on wyrzeźbiony jak dobry kawał stali z huty w Gary i takie przezwisko pozostało z nim do końca. And that's the name stuck from then on. Do Stanów Zjednoczonych rodzina Zalewskich trafiła przez Węgry. Jak mówi bratanek dwukrotnego czempiona, wuja zawsze charakteryzowała sumienność i religijność. To właśnie najwyższemu Tony Zale zawdzięczał wszystkie sukcesy, w tym dwukrotne mistrzostwo w wadze średniej. Oh, there's no doubt about it. Mój wuj był drugim największym w historii polsko-amerykańskim pięściarzem z tytułem mistrzowskim. Pierwszym był Stanisław Kiecał, znany jako Stanley Ketchel. Rodzina Zalewskich trafiła do Stanów Zjednoczonych przez Budapeszt na Węgrzech, uciekając przed rosyjskim zaborem. Jak wiele rodzin w tamtym czasie, chciała ona wolności religijnej, którą mogła zagwarantować tylko Ameryka. Wyemigrowała cała rodzina za wyjątkiem mojego pradziadka z żoną. Gospodarzem spotkania był prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego Frank Spula, a obecni byli także m.in. były członek Rady Miasta Chicago Ed Kelly oraz dziennikarze związani ze stacją CBS Chicago Mike Parker i John Drummond. Dla rywali w ringu, jak i pokoleń fanów, Tony Zale był symbolem inspirującym po dziś dzień i choć jego sportowa kariera mniejsza była niż ta jego niektórych oponentów, Zale stawiał na nauczanie najważniejszych wartości istotnych zarówno w ringu, jak i codziennym życiu, co po dziś dzień inspiruje pokolenia sportowców. Zgodnym chórem mówi rodzina i dziennikarze sportowi. Uncle Tony didn't just teach boxing when he left the ring. He really taught a way to live.
Gdy mój wuj zakończył walki w ringu i zaczął nauczać boksu, nie uczył jedynie sportu walki, uczył filozofii życia. Jego nauki zawarte są w tej książce, jak postępować i żyć dobrze. Jego nadrzędną wartością była wiara i Kościół, do którego chadzał co tydzień, mawiając: nawet jeśli w sobotę w noc mam walkę, w niedzielę muszę iść do kościoła, podziękować Bogu za mój tytuł. He said, I gave myself to God and God helped me win my championship. Jak mówi Thad Zale, książka Tony Zale, Man of Steel, dystrybuowana będzie m.in. za pośrednictwem oddziałów PNA w całym kraju. Więcej informacji o legendarnym polonijnym bokserze, a także kopię książki zamówić można za pośrednictwem strony internetowej tonyzale.org. We have several book signings coming up. Here at the Polish National. Będziemy organizowali spotkania z autorami, na których będziemy podpisywać książkę, jak tu w siedzibie PNA, a także wszystkich oddziałach tej organizacji w całym kraju. Stąd ruszamy do Detroit, a potem dookoła całego kraju. W chicagowskim kwadrancie zmieniamy temat. Bad news for you, fish. To scena z kinowej ekranizacji bestsellerowej powieści Stary Człowiek i Morze, która sprawiła, że Ernest Hemingway czytany zaczął być na całym świecie. W archiwach Muzeum Hemingwaya znaleźć można kopię pierwszych egzemplarzy tej i wielu innych wcześniejszych powieści urodzonego w Oak Park pisarza. Dziś gościmy w muzeum oraz położonym nieopodal domu, gdzie 21 lipca 1899 roku urodził się Ernest Hemingway. There actually are two houses, the birthplace home, built in 1890. Właściwie to w Oak Park są dwa domy. Jeden wiktoriański, w którym urodził się Hemingway. Drugi to ten zbudowany, gdy Ernest miał 6 lat, do którego rodzina wyprowadziła się w 1906. John Berry jest prezesem The Ernest Hemingway Foundation of Oak Park, która zarządza muzeum i domem Hemingwaya. Berry, jak nikt inny, zna historię autora od momentu jego narodzin. He was a lively guy. Good student as a young man. He started writing from the time he was basically 5 or 6 years old. He told many of members of the family that he really wanted to. Hemingway był bardzo żywiołowym człowiekiem już od dziecka. Zaczął pisać mając 5 bądź 6 lat, zapowiadając rodzicom, że kiedyś będzie pisarzem, i tak się stało. Na jego rozwój duży wpływ mieli rodzice, mama, która grała muzykę i była zaznajomiona z wieloma formami sztuki, i ojciec, który był położnikiem i który osobiście sam asystował w porodzie wszystkich 6 pociech. Poza tym ojciec był miłośnikiem przyrody, kłusował i łowił ryby, czym zainteresował również małego Ernesta. Rodzina Hemingwayów łowiła ryby w rzece Des Plaines lub w północnej części stanu Michigan, gdzie mieli chatkę, w której do dziś żyje krewny rodziny. From about 1901, right through, well, it's still there, and it's still lived in by a member of the Hemingway family. Artystyczny zmysł Ernesta Hemingwaya ukształtowany był w Chicago. To tu podziwiał on malowidła największych mistrzów, zachęcony poetycką duszą matki. Because Hemingway's mother was an artist, she took him very often to the Art Institute. He talks actually. Mama Hemingwaya była artystką, grała na instrumentach i śpiewała. Zabierała go często w różne miejsca, jak do Art Institute w Chicago. W wydanych po jego śmierci pamiętnikach Hemingwaya często nawiązuje on do czasu spędzonego we Francji, pisząc, że na obrazy Cezanna, Moneta czy Picassa patrzy dosłownie codziennie. To obrazy, które po raz pierwszy ujrzał jako dziecko właśnie w Art Institute w Chicago. Modernist, and he said, these are some of the paintings I first saw at the Art Institute in Chicago. Wśród eksponatów Muzeum Hemingwaya bogata kolekcja rękopisów, zdjęć oraz osobistych przedmiotów należących do niego z czasów od I wojny światowej, gdzie na froncie Europy jeździł ambulansem, przez czasy wojny hiszpańskiej i generała Franco, do czasów kubańskiej rewolucji. Zdjęcie z zawodów rybackich z Fidelem Castro jest jednym z wielu. It was his, I think his favorite years in his entire life were spent in Cuba. He had a beautiful house there. He entertained a lot of people. In those days, before
the Cuban Revolution, of course, Havana was sort of like Las Vegas. You know, it was a place for Americans to go and gamble. Okres kubański był chyba jego najlepszym czasem w życiu. Oczywiście do czasów kubańskiej rewolucji. W tym czasie Havana była kubańskim Las Vegas, gdzie grać w kasynach i dobrze się bawić przyjeżdżali ludzie z całego świata, w tym z Hollywood. Wtedy grano tam bardzo dużo amerykańskich filmów z gwiazdami ekranu. Je właśnie wszystkie gościł Ernest Hemingway. To był ważny czas w jego życiu. Hemingway miał też niesłychanie ciekawe relacje z amerykańskim rządem, szczególnie gdy z Kuby wypłynął swoją łodzią Pilar w poszukiwaniu niemieckich łodzi podwodnych. Oczywiście żadnej nie znalazł, ale był na taką okoliczność przygotowany. An excuse to have parties and have a good time out on the sea. Never found a single German sub, but he was ready if he ever found one. Dom, w którym urodził się Ernest Hemingway, to arcydzieło sztuki muzealnej. Przepiękny wiktoriański trzypoziomowy budynek odrestaurowany został przez Fundację Hemingwaya w najdrobniejszych detalach. Zbudowany w ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, był jednym z najnowocześniejszych w Oak Park. It was one of the first houses in Oak Park to have electricity. It still had a of course was heated by coal. So it has a coal bin. That is, of course, now been long since emptied, but it was right on the side of the house. To był jeden z pierwszych domów w Oak Park z elektrycznością. Oczywiście opalany był węglem, więc był jeszcze skład węgla i toaleta na podwórku. Ten dom udało nam się odrestaurować dzięki pomocy sponsorów oraz stanowym grantom. Taki w wysokości $1 million pozwolił nam dokończyć projekt. Dziś pewnie nie doczekalibyśmy się takiej pomocy. Odrestaurowanie było ciężką i żmudną pracą. Nad przywróceniem oryginalnego, dostojnego i wiktoriańskiego charakteru pracowaliśmy wiele miesięcy i nie szczędziliśmy czasu na detale. Zasłony ściągnęliśmy z Anglii, podobnie jak tapety. W domu znajdziecie wiele oryginałów i doskonałych replik. Wiedzieliśmy, jak ten dom wyglądał, bo mieliśmy fotografie z początków XX wieku, ale nie mieliśmy pojęcia o kolorach, bo fotografie były czarno-białe. Na szczęście siostra Ernesta skrupulatnie zapisywała, jakie kolory dostrzega i na tej podstawie odrestaurowaliśmy wszystko, jak to pianino z oryginalnymi nutami należącymi do mamy pisarza. Piano looked like from photographs. That's not the piano that was here, but it's very close. We found one that was almost identical to the one that was in this house in 1900. Pianino czy gramofon w domu Hemingwayów grały nieustannie. W takiej atmosferze artystyczna dusza młodego Ernesta rozwijała się niesłychanie szybko. Everybody played an instrument. Hemingway himself played the cello. W tym domu każdy na czymś grał. Ernest na wiolonczeli, jego mama na pianinie i śpiewała. W tym domu znajdują się nawet oryginały utworów skomponowanych przez nią. In the house. So wonderful, lively, Victorian family home. Zwiedzający muzeum i dom narodzin Hemingwaya swoją podróż rozpocząć powinni od tego pierwszego. Wizyta w muzeum dostarczy niezbędnych informacji oraz kontekstu historycznego, który pomoże poznać jedną z najbardziej barwnych postaci amerykańskiej literatury. Hemingway cieszy się niesłabnącą popularnością wśród czytelników. Wielokrotnie wydawało się, że zainteresowanie nim maleje i że w XXI wieku nie będziemy już o nim pamiętać, ale on powraca, po części dlatego, że tak dobrze pisał. W muzeum mawiamy, że historia Hemingwaya jest tak samo interesująca, jak historie, które pisał. A to zawdzięczać można wyjątkowej sylwetce oraz jego nad wyraz ciekawemu życiu. Magiczna i niezapomniana podróż w czasie. Tak w skrócie opisać można wizytę w muzeum i domu narodzin Ernesta Hemingwaya, pisarza, który na stałe ukształtował światową literaturę. Aby rozpocząć podróż, zapraszamy pod adres 200 North Oak Park Avenue w Oak Park, gdzie mieści się Muzeum Ernesta Hemingwaya. Sponsorem programu jest Dom Książki D&Z. D&Z – sposób na radość czytania. Ogromny wybór książek, muzyki i filmów znajdziesz w Domu Książki D&Z przy 5507 West Belmont Avenue w Chicago oraz w internecie na www.domksiążki.com. Dzwoń za darmo 877-282-4222. Kaja Czytelniczka zaprasza. W dzisiejszym programie to już wszystko. Kolejny chicagowski kwadrans, oczywiście za tydzień. Sergiusz Grzębski, do zobaczenia. We'll be right back.
Witamy w chicagowskim kwadransie. W dzisiejszym programie relacja z zakończonego właśnie chicagowskiego Bolton RV Show. Ponadto w chicagowskim kwadransie chicagowska komisja wyborcza jak do... Komisja Wyborcza Miasta Chicago, jak do każdych wyborów, poszukuje polskojęzycznych sędziów wyborczych. Sergiusz Grzębski, witam i zapraszam. Oto chicagowski kwadrans. Witamy w chicagowskim kwadransie. Na zakończenie dzisiejszego programu jeszcze jedna informacja.